Witam. W dzisiejszym filmie chcę Was bardzo serdecznie zaprosić na przepyszny sernik z mlekiem w proszku, z lukrem oraz z prażonymi płatkami migdałowymi. Sernik jest przepyszny, kremowy, puszysty. Robi się go bardzo łatwo, dlatego bardzo gorąco polecam i zapraszam po przepis. Oto lista składników potrzebnych do przygotowania sernika. Proporcje są na dużą blaszkę 25 na 35 cm. Na początek przygotujemy spód. Składniki na ciasto dajemy do miski i zagniatamy z nich gładkie ciasto. Następnie wałkujemy je cienko i wykładamy nim blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Spód lekko nakuwamy widelcem i podpiekamy około 10 minut w temperaturze 170 stopni. Teraz przechodzimy do przygotowania masy serowej. Żółtka oddzielamy od białek i dajemy je do sera, a białka ubijamy na pianę, sztywną pianę, dodając stopniowo cukier. Ubijamy do momentu, aż piana będzie błyszcząca, sztywna, a cukier całkowicie rozpuszczony. Następnie żółtka ucieramy z serem. Dodajemy cukier waniliowy oraz mleko w proszku, olej i budynie. Całość dokładnie miksujemy. Następnie dodajemy naprzemiennie mleko oraz ubitą pianę. Wszystko mieszamy delikatnie łyżką. Robimy to bardzo delikatnie, żeby maksymalnie napowietrzyć masę serową. Ona musi być bardzo puszysta. Masa serowa ma dość luźną konsystencję, ale taka konsystencja jest właściwa. Sernik pięknie wyrośnie, będzie bardzo kremowy. Tutaj można bardzo dobrze zauważyć, jaka jest właśnie konsystencja tej masy serowej. Ona jest luźna, lejąca, ale taka ma być. Masę wylewamy na ciasto i pieczemy sernik około 40 minut w temperaturze 180 stopni. Następnie po wyłączeniu piekarnika sernik powinien jeszcze w nim zostać około 30 minut. Tak wygląda upieczony sernik. Następnie ucieramy lukier, czyli sok z cytryny z cukrem pudrem, a płatki migdałowe podprażamy na suchej patelni. Przestudzony sernik polewamy lukrem i posypujemy płatkami migdałowymi. Gdy całkowicie ostygnie, przechowujemy w lodówce. I nasz sernik jest gotowy. Przepięknie wygląda, pięknie się kroi, jest naprawdę bardzo, bardzo pyszny. Dzięki dodatku mleka w proszku rewelacyjnie smakuje, ma fajny posmak. Nie jest trudny w przygotowaniu. Bardzo gorąco polecam i życzę udanych wypieków.